Witajcie, ja mam na imię Adam, a za kamerą siedzi Wojtek. Siemka wszystkim. Dzisiaj mam dla was Batmingarzego. Batman film oczywiście. Tak. Zerknijcie tutaj. Oj, trochę Adaś za bardzo odsunąłeś. Dokładnie. Zobaczcie. To olbrzymi zestaw. Tak, to jeden z największych zestawów. To nie jest największy, bo chyba większy, no jest kilka większych, ale już pomijając je, ten jest całkiem spory. Tak. W środku dostajemy 3 minifigurki. To jest mało jak na ten zestaw. Tak, ja bym się spodziewał 5 czy czegoś takiego, ale jest tak czy siak. Dobrze. Jest w porządku. Mamy tak, Batmana, Robina i Harley Quinn. Tak. Tutaj z przodu no te ognie na opakowaniu. Tak, w ogóle opakowanie jest fajne, bo jest błyszczące. Tak. Jak przywołuje... Wzrok, tak. Jak jest się w sklepie czy coś, to tam jest Ninjago, Nexonite, wszystko takie. I nagle świecący Batman. Mnie. Dokładnie, wybierz mnie, tak? Czy tutaj jeszcze coś? Chyba nie bardzo. Możesz Adaś odwrócić, pokażemy z tyłu. Tutaj chyba więcej się dzieje. O, tu się dzieje strasznie dużo. Zobaczcie, w ogóle jest tak podzielone. Na górze jedna scenka, a na dole tak. Wszystkie te takie funkcje. Ale to właśnie ładnie wygląda. Fajnie. Żółtym tle. Na żółtym tle, tak. Tak. Tam to już pierwsze widzę, że w ogóle ten statek od góry, jak się na niego spojrzy, to wygląda jak znaczek Batmana. Tak. Nietoperz. Nietoperz. Resztę funkcji to wam dokładnie pokażemy, jak już zbudujemy zestaw, tak. To tutaj nie ma się co skupiać. Co tu jeszcze jest z boku? Build something Batman. Zbuduj coś Batman. No dobra. No to co, Adaśku? Myślę, że otwieramy, nie ma co. No jasne. OK? Standardowo opis zestawu zaczniemy od minifigurek. Słuchajcie, pierwszego co? Batmana weźmiemy tak. Może. Hits. Zobaczcie. Klasyczny ten hełm na głowie. Bathełm. No tak, bathełm. Tutaj nadruki. Z przodu, z tyłu. Batowe. Wszystko takie batmańskie. Batarang. Bat pereryna. Tak, bat znaczek, bat pas. Bat sześciopak. Sześciopak też jest. A zaraz, w filmie miał siedmiopak. A, bo jeszcze w środku. Jeszcze miał. Czy ośmio, już nawet nie wiem. No i nadruk na plecach w ten sposób wygląda. O, tak fajnie pelerynka no. Się ułożyła. Ta, akurat. Ta. Także to był Batman. Teraz następny jest Robin. Jego pomocnik. No, jest. Najfajniejszą jak gdyby częścią w Robinie jest tutaj ta fryzura. Tak. Razem z okularami, nie? Że jest taka odłączana. Od razu buźkę możecie zobaczyć. W sumie te oczy trochę nie pasują tu, takie... Zupełnie zmieniają wyraz tak. Twarzy, to prawda. Reszta jest oczywiście czerwono, zielono, taka złota, bo ta peleryna złota nadaje takiego klimatu fajnego tej tak. Postaci. W filmie, nie wiem czy oglądaliście, była taka scena, jak on po prostu miał... Zerwał sobie spodenki. Tak, i chyba rękawki chyba też, chyba że tam już było. Także ma krótki rękaw i... Rękawiczki. Rękawiczki, no i tam chyba gacie w sumie. Tak. To nawet nie były krótkie spodenki. Także nadruki też fajne. I ostatnią minifigurką jest Harley Quinn. Zobaczcie, zaraz młot pokażemy dokładnie, ale zacznijmy tutaj może od góry. Czerwono-czarna fryzura, taka tak. Duża. Zobaczcie w ogóle, jaki klocek duży. No. Na fryzurę. Hyc. Tutaj
nadruk ciekawy, w ogóle biała buźka cała, tak. I ręce białe, tutaj widać, że to nie... I ma też taki pieprzyk. W którym miejscu? Chyba po drugiej stronie. A, tak, 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 jest taki czerwony tu pieprzyk. Tu czerwony, a na drugiej buźce chyba czarne. Zobaczmy. Nie, też nie. Czerwony. Aha, w ogóle ta mina jakaś taka trochę smutna, ta uśmiechnięta. Nadruki wszystko przypomina takie karciane jakieś. Albo klaunowe. Jakiś klaun, symbole, tak, tak, tak. Tutaj jakieś łańcuszki na brzuchu. I najfajniejsze w tym ludku to ta spódniczka. Tak, w sumie to nie widziałem w innych minifigurkach czegoś takiego. To jest normalny taki plastik. Tak. To nie jest żadna guma ani pelerynka. I też jest pelerynka. Czarno-czerwone. Tak, no i spodnie czarno-czerwone, no wszystko, fajnie to wygląda. No i jako broń używa takiego dużego młota. Młota. On tutaj jest tylko obrotowy na końcówce i też tutaj tymi symbolami nawiązuje właśnie do wyglądu, do tych nadruków na koszulce, tak? Tak. Dobra, i to była ostatnia minifigurka. Teraz pokażemy Wam tamto działko. Tak. Ta-dam. Zobaczcie, to jest takie jeżdżące działko, porusza się na dwóch kołach. Generalnie kolorami nawiązuje cały czas do tej Harley Quinn. Idealnie to pasuje. Tak. Co tutaj, Adaśko, mamy? Czerwone pociszki do tego działka. Tak, 6 dokładnie. Chociaż w zestawie było jeszcze drugie 6 chyba zapasowych, także tak. Jest tego pełno. Co jeszcze? Tutaj niby, że to się nakręcza, to działko. Tak, no ale to nie działa, to jest po prostu zwykły klocek. Możemy tym kręcić, ale to nic nie robi. Ale chyba zamysł jest taki, że właśnie Harley tym nakręca działko, później z drugiej strony, nie wiem, wciska czerwony guzik i przekłada może wajchę. I tak. Wtedy to działko automatycznie strzela. To by miało sens, tak. Tutaj jeszcze na górze jest taki szary celownik. Tak, tutaj albo chyba... jeszcze dla młota. Dla młota, żeby przyczepić, możliwe. Tutaj rączka, żeby można było przestawić ręcznie, a tutaj żeby do jakiegoś pojazdu. Tak. Nie wiem, przykładowo do Jokera na przykład, tak. Do pojazdu Jokera, żeby przyczepić. No i tutaj jeszcze regulacja, w zależności gdzie ten Batwing tam lata, może podnieść do góry i strzelać do góry. Albo trochę niżej, nie wiem czy tak, a też można trochę. Tutaj jest taki biały klocek, który, o, może postawić to w ten sposób. I strzela w mrówki. Na przykład, pokażmy tylko, pyk, 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 no spoko. Dobra, Daśko, przechodzimy do Batwinga. No to może zacznijmy tutaj od przodu pojazdu. Tutaj mamy szybny działka, 4. Tak, wyżej logo Batmana. Tak. Tutaj po bokach, słuchajcie, jakieś takie duże czarne klocki. Tutaj jest naklejka z napisem Black Thunder, czyli czarna błyskawica. Tak, chyba jest... i ładnie to wygląda bardzo. Fajnie, zgadza się, ten przód jest elegancki. Tutaj jeszcze jakaś dodatkowa naklejka. Tak. Tam dalej. Że jakiś domek, nie, to trójkąt, uwaga. Coś tak, takiego. Tu jest dokładnie napisane uwaga i arrow, że strzała w tą stronę. Cokolwiek to znaczy. Słuchajcie, kabina taka żółta na środku, no i tutaj oświetlenie też jest fajne. To dalej, otwieramy i pokażemy środek. Także tak wygląda w środku. Zobaczcie, są dwa miejsca dla ludków. Tutaj pierwsze chyba jest dla Batmana. Tak. To by bardziej a pasowało. A drugie dla Robinka. Wchodzi? No. Jakoś. Jako tako. Tam widzieliście, jest też pełno tutaj guzików. Przycisków. Czekaj, ile dokładnie? Tutaj, 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 tutaj. I tam też. Całkiem spoko. Tutaj jest taki ruchomy klocek. Tak, jako oparcie. Jako oparcie właśnie. I po zamknięciu, bang. Dalej mamy takie dwa silniki, tutaj po lewej i po prawej stronie. Z przodu one się zaczynają od wlotu powietrza, tak? Teraz tutaj trochę wyżej, co tam jest, Adaś? Szare kroczki ruchome. Tak. I teraz jest fajna rzecz, bo tym działkiem u góry możemy obracać tymi silnikami. Pokażemy Wam. Ja podniosę, Adaś będzie kręcić. Hyc, tak. Tutaj mamy spód, tak, z takimi żółtymi. Dalej, dalej. I wydechy. Jeden taki większy, drugi taki mniejszy, zakończony fioletowym klockiem z jednej i z drugiej strony. Tak. Tutaj na górze jest taki fajny element konstrukcyjny. Generalnie on do niczego nie służy, ale Adaś wymyślił, że w sumie można tutaj wsadzić broń Batmana, tak? Znaczy batarang. Tak, więc tak wygląda Batwing w trybie latania. A w lądowaniu wygląda tak.
trochę wtedy wygląda jak pies. Mhm, ale trochę tutaj nie do końca dałeś, o właśnie, albo tak, zobaczcie, albo nawet trochę tak, o, w ten sposób. Chyba wygląda najfajniej. Od razu widać od spodu, jak wygląda cały pojazd. Zerknijcie, tutaj te pomarańczowe klocki fajnie wyglądają. To tylko jako ozdoba, albo że od spodu widać, że to właśnie leci Batwing. Tak. I od razu może tutaj pokażemy te skrzydła, słuchajcie. Na skrzydłach pod spodem mamy dwa rodzaje działek. Tutaj sprężynowe, wystarczy... Oj, prawie się w głowę trafiłem. I tutaj jest jeszcze taka wajcha, którą trzeba popchać, to może Adaś wam pokaże. I wtedy wyskakuje ten żółty krążek. I to jest tak samo z jednej... I z drugiej. Jak i z drugiej strony. Zobaczcie. No to strzela. Poszło. I to całkiem ładnie to strzela. Teraz zobaczcie te same skrzydła, tylko że z góry. Z jednej strony jest tutaj zielona lampka. A z drugiej czerwona. Czerwona. I teraz tak, one są normalne symetrycznie, także to co wam pokażemy tu, to jest dokładnie to samo po drugiej stronie. Tak. Pierwsza rzecz to tak, przy składaniu ta instrukcja jest mało czytelna, bo wszystkie klocki tutaj są czarne i... I ogólnie nie widać. Ogólnie nie widać co następne, co jak... Jestem i jakie klocki. Problemów, tak. Tutaj dodatkowo jeszcze jest sporo naklejek. I tu słuchajcie. Widzę takie tarcze. Tak, tak jak tarcze Nexonite, tylko czarne. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba w tych skrzydłach, to że pierwsze to było to, jak się to składało, ale tutaj z takich mechanicznych, zobaczcie jak to skrzydło tak lata. Rusza. Delikatny ruch palcem i lata jedno i drugie. W sumie jak w prawdziwym samolocie. Chyba aż za bardzo. No. O. Tak. Druga rzecz to nie jest, że się nie podoba czy coś, tylko właśnie ten system składania, tutaj jest taki klocek, ping, ping, on jeździ tak skokowo, prawda? Że tak, tak, pyk, pyk, tak, pyk, tak, pyk, tak. I w tej pozycji lądowania, jak postawimy, momencik, zmienimy hyc, jak to postawimy, to i tutaj naciśniemy od góry. I możesz się czołasz łamać. Tak, ma się wrażenie, że jeszcze trochę siły i po prostu połamie się cały zestaw. Nie wiem, czy to faktycznie jakbym tak pociągnął, nie chcemy tego sprawdzać, tak? Ale jest to takie, nie wiem, czy to niedoróbka. No wolałbym jednak, żeby to było bardziej stabilne. O, w tej pozycji jest trochę bardziej, ale wciąż czuć, że tam trochę siły więcej i... I kabum. Dobrze, teraz pozostał nam sam tył. Tutaj jest też ciekawa rzecz. Zerknijcie, no. Tu jest taka klapa i po jej otwarciu mamy dostęp do takiej ładowni, w której, nie wiem jak to nazwać, mini Batmobil, coś takiego, ma tutaj w końcu znaczek tego, Batmana. Ale to tak naprawdę jest Robina. Myślisz, że tutaj Robina? Dawaj, wsadź tu Robina, zobaczymy jak Robin tutaj wygląda na tym. Czy tam w środku coś jeszcze jest? Chyba nie. Chyba nie. Możemy tutaj zmienić trochę, o, żebyście widzieli więcej. No ale niespecjalnie. Ale teraz Robin wygląda jak dzidzia. Na tym, no. Zobaczcie, jaki duży ludek w porównaniu do tego autka, ale wygląda całkiem, całkiem. Ten pojazd przypomina mi pojazd Batmana z Lego Dimensions. A, no jasne, no. Bardzo, bardzo przypomina. Gdzieś to zobaczycie w miniaturce, jeśli go odnajdę w internecie. Także takie coś. Czy tutaj jeszcze coś możemy wsadzić? No Batmana jak coś tam naprawia jedynie. Tak, ale no nie mam żadnych narzędzi. Fajnie by było, jakby tam właśnie, jest tam jeszcze odrobinkę miejsca, jakby w środku była... Narzędzia. Jakieś narzędzia, takie fajne, nie wiem. I czapka Batmana. Do, nie wiem, jakaś specjalny hełm do czegoś naprawiania, coś takiego. Tak, albo do widzenia w ciemności, taki noktowizor, tak. Coś takiego. Jakieś gadżety, żeby były w tym Batwingu. No, niestety nic takiego nie ma. Hmm? Okej, okay, tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Fajnie, że byliście dzisiaj z nami. Właśnie. Słuchajcie, w komentarzach możecie dać nam znać, jaką recenzję chcecie zobaczyć, nie wiem, za parę dni czy za tydzień. Tak. O Kolosie już wiemy z Nexonite, już go mamy przygotowanego, także niedługo się pojawi, no ale jakieś inne, z Lego City, z Lego Star Wars. Coś takiego. Co tam chcecie. Słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę
i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka!